kolejną z moich porad dietetycznych, jeśli chodzi o refluks żołądkowo-przełykowy, czy generalnie właśnie takie żołądkowe problemy, to jest po prostu owsianka z bananem. Mówię teraz o śniadaniu, bo akurat jest pora śniadaniowa, także mówię teraz o śniadaniu. To jest normalna po prostu owsianka, jak sobie zobaczycie, klasyczna owsianka w formie takich płatków. Ja ją gotuję w wodzie. Właśnie w tym momencie ją gotuję w wodzie z odrobiną cynamonu. Jeszcze cynamonu nie dałem, ale tego cynamonu też nie za dużo daję, bo zbyt duża ilość cynamonu, no teraz mi się chyba trochę za dużo sypnęło. Nie, jest ok. Zbyt duża ilość cynamonu może wręcz podrażnić przełyk albo żołądek, także trzeba też uważać na ten cynamon. Ja gotuję tą kaszkę owsianą. No ja mam, to nie jest żadna reklama, mam tutaj taki przykład owsianki, tutaj kupionej w Szkocji w sklepie, no ale w każdym kraju kupicie, jesteście w Polsce, też owsiankę kupicie bez problemu. I ja gotuję ją z wodą, natomiast można gotować też z mlekiem. Ja z mlekiem raz, że nie lubię generalnie mleka, a dwa, no mleko mi jakoś za bardzo nie służy, bo ja mam jeszcze troszkę nietolerancję laktozy, więc no dobrze, wiem, że mogę kupić mleko bezlaktozowe, ale generalnie, tak jak wspomniałem na początku, ja nie lubię mleka, nie przepadam za mlekiem. Dlatego gotuję tą kaszkę z wodą. Ugotuję tą kaszkę z wodą, później troszkę ostygnie, dodam tam łyżkę miodu. Ja używam miód Manuka. Później skroję banana na plasterki i wrzucę też tego banana do tej kaszki. I to jest moje śniadanie dzisiejsze. Tutaj oczywiście można dodawać jeszcze jakieś inne owoce, ale pamiętajmy, że banan to jest jako jeden z niewielu owoców, który refluksowcy mogą bez problemu jeść, bez żadnych skutków bocznych. Natomiast inne owoce, no różnie może zareagować nasz refluks na inne owoce, jak jabłka. Jabłka generalnie są wzdymające, jabłka są takie bardzo surowe, no wiecie, o co mi chodzi. Dlatego ja osobiście taką kaszkę sugerowałbym jeść z cynamonem, z łyżką miodu i z bananem. Jeżeli ktoś oczywiście lubi taki składnik. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie to z mlekiem jeść, bo w sumie jeśli wam nie szkodzi mleko, to w sumie nie ma przeciwwskazań do jedzenia mleka przy refluksie. Chociaż zdarzają się gastrolodzy, którzy twierdzą, że są przeciwwskazania. Natomiast mi się refluks nie pogłębia przy mleku, tylko jeszcze raz podkreślam, nie lubię mleka, to raz, a dwa, mam nietolerancję laktozy. Także to jest jeden z przykładów śniadania. Sugerowałbym to jeść na śniadanie, nie na kolację, bo owsianka, cały czas o owsiance mówimy, owsianka zapycha po prostu, więc na kolację bym raczej tego nie jadł. To by było raczej na śniadanie. Także to jedna z moich propozycji śniadania. Wszystko będę teraz pokazywać, bo nie będę, że tak powiem, robić 5 czy tam 10 różnych śniadań, a chciałem po prostu ten film opublikować jak najszybciej, bo no mam dużo zapytań od osób, które chciałyby się zainspirować. Ja nie mówię, że jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o dietę refluksową, ale ja rozumiem te osoby, że chcą się od kogoś innego zainspirować jakimiś przepisami, bo ja sam inspiruję się przepisami innych osób, także to jest taka wzajemna wymiana. Ja coś pokażę wam, może kogoś zainspiruję, może komuś coś podpowiem, wy mi coś pokażecie, ja się zainspiruję i coś, że tak powiem, włączę do mojej diety refluksowo-żołądkowej, czyli tym samym zdrowej diety. Więc często też jadam budyń na śniadanie, ale wcześniej wspomniałem o tym, że nie lubię za bardzo mleka. No to jedzenie budyniu to jest jedyny sposób, gdzie ja mleko jakoś jestem w stanie przełknąć, tak? Natomiast często do budyniu używam innego mleka, na przykład mleka almond, no. Sorry, ale zapomniałem, jak się po polsku nazywa. Sorry, naprawdę nie popisuję się teraz. Mleko owsiane, mleko kokosowe też do budyniu stosowałem i mleko z nerkowca. Tak, z nerkowca też stosowałem do budyniu. Także budyń, do budyniu też często wkrajam banany albo po prostu tak zjem budyń. Czy jestem najedzony takim budyniem? Tak, jeżeli wkroję dużego banana tej wielkości, to jest duży banan.
pół litra mleka, bo tyle używam mleka do budyniu, bo zjem całe opakowanie, to jest naprawdę syte śniadanie. Także to jest moja kolejna refluksowa porada, znaczy w sensie to, co ja jadam na śniadanie. A teraz powracamy do naszej kaszy owsianej, czyli dzisiejszego śniadania. I zobaczcie, pyszne śniadanie gotowe. Tam jest właśnie ta owsianka ugotowana na wodzie z bananem, tam jest cynamon, tam jest łyżka miodu. Znaczy jeszcze nie ma, ale dodam za chwilę, jak troszkę ostygnie, ponieważ no nie chcę, żeby dodawać miodu do gorącej kaszy, żeby nie straciła swojej, żeby miód nie stracił swoich odżywczo-zdrowotnych, prozdrowotnych właściwości. Taka miska 40 g kaszki owsianej. Tam jest 300 ml wody albo 300 ml mleka plus duży banan. To jest naprawdę syte śniadanie nawet dla faceta. 3 godziny zjem drugie śniadanie, później zjem obiad, później zjem jakby pierwszą kolację, ja to tak nazywam, i drugą kolację. Zauważyliście, że kilkakrotnie zdarzyło mi się powiedzieć zamiast kaszka owsiana, to powiedziałem kaszka jaglana, ponieważ często jem kaszę jaglaną. I właśnie film z przepisem, z przykładem, z przykładowym przepisem, jak ja jem kaszę jaglaną, z czym ja jem, jak ja to robię, no macie link gdzieś po lewej, bądź po prawej stronie ekranu na górze. Kasza jaglana jest naprawdę rewelacyjna, jeśli chodzi o refluks. Obniża kwasowość żołądka, neutralizuje troszkę kwasy żołądkowe. Widzicie, ja Wam tutaj pokazuję takie moje, jeszcze powtarzam raz, ja nie jestem dietetykiem ani specjalistą, więc to nie są porady, to są moje jakby moja dieta refluksowa, która może Was zainspirować lub niekoniecznie. A teraz pora na obiad i to jest przykładowy obiad, który często jadam. No to widzicie, jest groszek zielony i ten groszek jest surowy, ale ja go zagotuję, ja go ugotuję po prostu. Surowy groszek zamrożony. Ja go ugotuję w wodzie, przez kilka minut go pogotuję i on się staje taki al dente, czyli już przestaje być surowy, ale nie jest jeszcze całkowicie ugotowany, bo taki jest oczywiście najlepszy ten groszek. W ogóle nie polecam go gotować do miękkości, bo wyjdzie taka miazga, także to bez sensu w ogóle. Parę minut pogotować, no, ciężko mi powiedzieć, ile tych minut jest. Jeżeli będziecie taki groszek gotować, to po prostu mniej więcej spróbujcie podczas gotowania, czy on się już zrobił al dente. Niektórym osobom taki groszek może jakby może zaoszczać refluks, bo ja słyszałem o takich opiniach. Natomiast w moim przypadku nic się zupełnie nie dzieje, nie czuję, żeby mi zaoszczał refluks. No tak też jest w sumie z dietą refluksową, że nie każdemu pasuje to samo. Tak naprawdę to należy się testować. Ja tu, tak jak mówiłem w tym filmie na początku, ja tu pokazuję to, co ja jem przy refluksie i to, co mi nie szkodzi i wielu osobom, wielu refluksowcom również nie szkodzi, ale nie na pewno, nie mogę obiecać, że tobie, że tak powiem, nie pogorszę objawów refluksowych. To ja Wam pokazuję te dania, które są potencjalnie, moim zdaniem, bezpieczne dla refluksowców. Próbowane przeze mnie od 20 lat, bo od 20 lat się zmagam z refluksem. Do tego groszku, tam się piecze w tym, na papierze, w piekarniku jest ryba. Jest ryba, jest dorsz, ona się po prostu piecze, ona nie jest, ona jest tylko w przyprawach i lekko nasączona oliwą z oliwek i ona się piecze na papierze do pieczenia. Tu się woda gotuje na ryż. Tu jest ryż. I to jest taki ryż, miękki ryż. To jest ryż, który jest często wykorzystywany do risotto. O, to jest w zasadzie ryż przeznaczony do risotto i tego typu rzeczy, kiedy chcemy mieć ryż po prostu taki miękki, lepki. I ja dlatego jem ten ryż, ponieważ ten ryż można łatwo rozgotować i on z niego się robi prawie że taka papka, prawie że taki klejk, czyli super po prostu na żołądek. Bo normalnie osobiście nie polecam klasycznych ryżów takich, których nie da się rozgotować,
bo dla refluksowców taki ryż, no moim osobistym zdaniem, taki ryż, który nie da się rozgotować, jest niewskazany, moim zdaniem, ponieważ taki nierozgotowany ryż, taki twardszy ryż, klasyczny ryż, on raczej ma takie tendencje wpijania się w śluzówkę przełyku czy w śluzówkę żołądka. Ja osobiście bym nie polecał. Natomiast ja mam wypróbowany ten ryż do risotto. Po prostu jak będziecie szukać, no to ryż do risotto. I dzisiaj będę jeść właśnie ryż z tym groszkiem zielonym i dorszem zapiekanym. Po prostu leży lekko posmarowany oliwą z oliwek, posypany przyprawami takimi jak lubczyk i tymianek. Zero soli, zero pieprzu i ta ryba się tam po prostu zapieka. Ona będzie taka dość sucha, ale to nic, można się przyzwyczaić. Kolejne przykładowe śniadanko to pasta z tuńczyka, zrobiona samodzielnie oczywiście, nie ta ze sklepu, bo pasta z tuńczyka ze sklepu, wiadomo, będzie miała tam konserwanty i tak naprawdę nie wiadomo co jeszcze, na pewno nie możecie być pewni co tam jest. Natomiast samodzielnie można zrobić w parę minut. Ja szybko powiem jak ja zrobiłem. Kupiłem dwie puszki z tuńczyka, takie w wodzie, tuńczyk w puszkach, ale w wodzie, nie w oleju, bo czasem w oleju można spotkać. Tej bym nie sugerował, bo jakby nie, na to nie patrzeć, jest wtedy ten tuńczyk sam z siebie jest dość tłusty. I jeszcze jak zanurzony jest w oleju, no to jeszcze tym bardziej się staje tłusty, co automatycznie staje się dość, nie, no zaczyna być niekorzystne dla nas refluksowców. Dlatego dwie puszki z tuńczyka w wodzie. Do tego dwa jajka i niskotłuszczowy majonez. No, generalnie niskotłuszczowy majonez to też nie jest taki najlepszy wybór do końca, bo skoro ten majonez jest niskotłuszczowy, to w sposób chemiczny nadmiar tłuszczu został z niego jakby usunięty, ale od czasu do czasu można sobie pozwolić. No mi przynajmniej od czasu do czasu, jak zrobię tą pastę, to nie pogłębia objawów refluksowych, czyli reasumując, dwie puszki tuńczyka w wodzie, dwa jajka, niskotłuszczowy majonez, zero soli, zero pieprzu, zero jakichkolwiek przypraw. To wymieszać, posmarować sobie tą pastą biały chleb, najlepiej biały, pszenny albo orkiszowy. To jest akurat orkiszowy, który ja robię. No i tak można po prostu wcinać. Bardzo dobre, pożywne. A więc jajka, tuńczyk, więc bardzo dużo białka, troszkę węglowodanów. No idealne śniadanie, jak zjecie dwie takie kromki chleba, ja mniej więcej dwie takie kromki chleba tej wielkości zjem na śniadanie, plus bananka. I to jest w zupełności wystarczające. Dla mnie, osobiście dla mnie. Czasem trzeba postawić na powtarzalność. No dzisiaj znowu kasza jaglana z bananem, z miodem i z cynamonem. To jest kolejny dzień i w ogóle ten vlog nagrywam dla Was przez kilka dni, no co najmniej przez tydzień, bo chcę Wam pokazać różne śniadania, obiady, kolacje. Takie przykładowe, może kogoś to zainspiruje, tak jak wspomniałem. Was też zachęcam oczywiście po raz kolejny do pisania w komentarzu o Waszych propozycjach. Ja też się chętnie zainspiruję. Tu się teraz robi wieprzowinka. Tam dodałem czosnek, cebulkę, przyprawy. Takie jak lubczyk, pieprz ziołowy. Dałem tam jeszcze, co ja tam dałem? Kurde, już zapomniałem, co tam dałem. No czosnek, lubczyk, pieprz ziołowy, paprykę słodką i jeszcze później tam wrzucę dużo miodu i to się tak fajnie udusi. Ta wieprzowinka z miodem jest przepyszna.